5 lutego za pośrednictwem mediów społecznościowych odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Grzegorz Ćwiertniewicz, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Marek Sztark, przewodniczący Społecznej Rady Kultury. Poinformowali oni o nowym ciele doradczym działającym przy marszałku województwa dolnośląskiego. Została powołana Rada Kultury przy marszałku województwa dolnośląskiego. Powołana została w drugiej połowie stycznia. I głównym celem jest tego, powołania tej rady jest utworzenie przestrzeni do dialogu kulturalnego. Ta rada będzie składała się 17 członków. Rada, Społeczna Rada Kultury jest to ciało opiniodawczo-doradcze przy marszałku, jeżeli chodzi o sprawy związane z kulturą. I muszę powiedzieć, że chcę bardzo poważnie potraktować i rolę tej rady, ale i również te tematy, kierunki, wnioski, ewentualnie sugestie, które przez radę będą wypracowane. Jest to ciało niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kultury, kultury dolnośląskiej. Już wcześniej rozmawialiśmy na temat stworzenia strategii kultury na Dolnym Śląsku i myślę, że tu będzie ogromna rola do wypełnienia właśnie Społecznej Rady Kultury. Wiele nowych rozwiązań, ale i również pewnych wątpliwości czy nawet sporów wydaje mi się, że będzie zdecydowanie łatwiej rozwiązać, łatwiej będzie prowadzić dialog, jeżeli ta rada będzie rzeczywiście żywym ciałem, a patrząc na skład rady i proponowanego przewodniczącego tej rady społecznej daje gwarancję, że rzeczywiście ten dialog pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Radą, ale również wszystkimi instytucjami kultury będzie dobrze się rozwijał. Wśród głównych założeń właśnie, o czym już pan marszałek wspominał, jest opiniowanie, doradzanie w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie dolnośląskim, a sama idea utworzenia rady wywodzi się bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów właśnie oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń dolnośląskich środowisk kulturalnych. Stąd też wśród przedstawicieli rady, stąd też wśród członków rady różne obszary reprezentowane przez różnych ludzi. Efektem pracy Rady będzie wypracowanie skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk twórczych właśnie, twórców niezależnych i innych podmiotów na rzecz kultury w naszym województwie. Do Dolnośląskiej Społecznej Rady Kultury zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk twórczych, przede wszystkim artystów, animatorów, ekspertów z dziedziny kultury, przedstawicieli dolnośląskich instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych działających na polu kultury. I podstawowym kryterium wyboru kandydatów do tej rady jest ich istotny dorobek w tej dziedzinie oraz wysokie kompetencje osobiste. I pozwolą Państwo, że w tej chwili przedstawię skład naszej rady i wskażę zainteresowania osób, które się w tym gremium znalazły. Przewodniczącym Społecznej Rady Kultury jest obecny tutaj pan Marek Sztark, niezależny menadżer kultury, animator rozwoju lokalnego, przewodniczący Społecznej Rady Kultury, co podkreślam z wielką radością i satysfakcją. Pan Kazimierz Burnat, poeta, tłumacz, dziennikarz, prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Pan Grzegorz Czekański, krytyk literacki, filmowy, redaktor, księgarz, związany ze znaną we Wrocławiu, ale nie tylko, księgarnią Tajne Komplety, no i prozaik. Pan Janusz Degler, profesor, teatrolog, związany z Akademią Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Pani Urszula Drzewińska, sekretarz zarządu głównego ZASP-u, przewodnicząca zarządu oddziału ZASP-u we Wrocławiu. Pan Piotr Gerber, doktor, związany z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Muzea Techniki.
pani doktor habilitowany Bożena Klimczak, prezes Fundacji Serce dla Tańca, dziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, pan Maciej Łagiewski, pan doktor, prawnik, historyk, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, pan Krzysztof Maj, menadżer kultury, dyrektor Strefy Kultury Wrocław, pan Sebastian Majewski, reżyser teatralny, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, pan Leszek Nowak, przewodniczący Solidarności w Teatrze Polskim we Wrocławiu, pani Barbara Reszczyńska, menadżerka kultury, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, pan Jerzy Starzyński, animator kultury, historyk, choreograf, badacz kultury łemkowskiej, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pan Maciej Szymczyk, doktor habilitowany, historyk, muzealnik, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, pan Igor Wójcik, historyk sztuki, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pani doktor Maria Zawartko, artystka, muzyk, związana z Akademią Muzyczną we Wrocławiu oraz pani Maria Zięba, współzałożycielka i prezeska Fundacji Ładne Historie, animatorka kultury i doradczyni organizacji pozarządowych. Skład jest zróżnicowany nie tylko pod względem reprezentowanych obszarów, ale również jasno widać, że zadbaliśmy o to, by w Radzie znalazła się również strona społeczna reprezentowana chociażby przez prezesów czy przedstawicieli fundacji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi, panu dyrektorowi za powierzenie mi tego odpowiedzialnego i pewnie niełatwego zadania przewodniczenia Społecznej Radzie Kultury Dolnego Śląska. To dla mnie wielki zaszczyt. Wiele osób z członków Rady znam osobiście, poznałem ich podczas mojej kilkuletniej pracy na Dolnym Śląsku, gdzie zajmowałem się aspektem Europejskiej Stolicy Kultury w regionie. Myślę, że to niezwykły region. Mam wciąż ogromny zachwyt i zainteresowanie tym, co się dzieje w kulturze w województwie. I sądzę, że powinniśmy się zająć dwiema sprawami. Po pierwsze, tym, co dla działalności samorządowej jest paradygmatem, czyli rozwojem kultury we wszelkich jego aspektach, tworzeniem warunków do jej uprawiania, polepszaniem tych warunków, integracją środowisk czy dawaniem szans na rozwój różnych pól kultury, ale również powinniśmy się zająć drugą sprawą, drugą narracją. W dobie kryzysu spowodowanego pandemią wiele spraw również w kulturze wymaga specjalnej troski i powinniśmy zwracać na nie uwagę i inicjować i proponować władzom województwa samorządowego działania, które ochronią najważniejsze wartości w kulturze w naszym regionie.